Dzień dobry. Urżniemy dzisiaj łeb pomidorowi i nie dopuścimy do tego, żeby mu odrósł z którejkolwiek strony. Czyli zajmiemy się ogławianiem pomidorów w celu takim, aby nam szybciej dojrzały, żebyśmy nie stracili owoców przed przyjściem jesieni, chorób, mrozów, czegokolwiek, szkodników nawet i tak dalej. Proszę Państwa, gdybyście chcieli więcej się dowiedzieć na temat przyspieszania dojrzewania pomidorów, zajrzyjcie pod ten film w opis. Ja Wam tam zamieszczę link do poprzedniego filmu, w którym to wymieniałem wszystkie te rzeczy, które uważam, że warto zrobić, żeby pomidory szybciej dojrzewały. Jak zbieranie tych już dojrzałych, jak właśnie ogławianie i inne, wiele innych jeszcze czynności. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tym konkretnym zabiegu, który niektórzy przeprowadzają moim zdaniem trochę zbyt wcześnie, bo już w lipcu się zabierają za takie rzeczy. Inni znowu nie chcą w ogóle, najlepiej żeby na tysiące pędów rosło i żeby roślina rosła dokąd nie padnie sama. No ja zawsze gdzieś szukam drogi środka. Po co to w ogóle jest i na czym to polega? Otóż może najpierw to wykonam i powiem, o co chodzi. Ja pomidory w tym roku prowadzę na jeden pęd, przynajmniej staram się, chyba w większości mi się udaje, po to, żeby łatwiej mi było je obsługiwać. Jeżeli ktoś oglądał wcześniejsze odcinki, wie, że to wszystko urządzane było w tym roku bardzo na szybko. Pierwszy raz w tej szklarni konkretnej jest w ogóle coś uprawiane. Była ona zabudowana na chwilę przed wysadzeniem roślin. Cały warzywnik był przebudowywany, bardzo dużo pracy mnie to kosztowało i poświęconego czasu, dlatego chciałem sobie tutaj ułatwić sprawę i poprowadzić na jeden pęd wszystko, żeby nie męczyć się z tym zbyt bardzo. Więc mamy taki jeden pęd i teraz co to znaczy ogławianie? Moi drodzy, po prostu ucinamy pomidorowi łeb. Ten już dorósł na tyle wysoko, tutaj widzicie to jeszcze w ogóle? Chyba nie. O, może tak. Będę ogławiał pomidory te, które mi tutaj wyrosły już do samej góry, ponieważ to jest trochę bez sensu, żeby one w ogóle rosły gdzieś dalej. Pomidory będą wisieć, krzewy będą się tu łamać, więc zaczynam od tych. Ja dopiero zaczynam to ogławianie, ponieważ jest drugi tydzień, dopiero sierpnia się zaczyna i można jeszcze troszeczkę poczekać z niektórymi odmianami, nawet do września, ale już dobra, skupiam się na tym, co robić. Mamy sobie ten stożek wzrostu. Mamy po prostu pęd i teraz tak, tu mamy jeszcze grono kwiatowe, które ja zachowam, pomimo że nie wiem, czy jest w ogóle zapylone. I nad nim, liczę sobie, tu mam 1, 2, 3 nawet liście. Tego już się chyba całego pozbędę, bo ten pomidor po prostu nie wyżywi tego dalej, więc ucinam. Nad gronem kwiatowym zostawiam 2, 3 liście, tak żeby to wyżywiło. Pozbyłem się łeba i nie dopuszczam teraz, przychodząc oczywiście codziennie, tutaj jeszcze potrząchając, żeby to się zapylało, dbając oczywiście o rośliny. Dbam też o to, żeby nie wypuszczały teraz wilków. Wilków, czyli te, tutaj mamy na przykład taki jeden, że tu jest główny pęd, a tu między liściem a tym pędem kolejny zaczyna rosnąć wilk, czyli obrywam takie rzeczy i przy każdym liściu może to się jeszcze pojawić. Ponieważ on teraz stracił łeb, postara się odrosnąć w innym miejscu, ale trzeba po prostu mu zabronić tego. Po co tego łeba obcięliśmy i dlaczego już teraz? Może najpierw powiem, dlaczego już teraz. Otóż wszystko było posadzone bardzo późno, między majem a czerwcem na przełomie. Sadziłem te pomidory z bardzo lichych sadzonek, bo nie dbaliśmy o nie w ogóle. Myśleliśmy, że tu nic się nie będzie działo, jednak się dzieje, ale no nie ma co iść na hura i czekać do pierwszych przymrozków czy pierwszych chorób, bo już się dni robią takie, że raz jest gorąco, raz jest zimno. Dzisiaj rano było bardzo zimno, w nocy też deszcz zaraz się pojawi, zapewne zaraza ziemniaczana i po prostu nie chcę stracić pomidorów. Więc dlaczego tak szybko, że dopiero drugi tydzień sierpnia? Otóż dlatego, że po pierwsze dorosły te konkretne odmiany, to jest Red Pear, taka odmiana dużych, czerwonych, bardzo fajnych pomidorków, polecam, ale dorosły mi już tu do końca
nie dość, że będzie problem je tutaj podwiązywać, już ogórki mam tam z drugiej strony, tak, że już mi prawie do połowy szklarni tutaj doszły. Robi się to problematyczne, bo potem ogórki się robią ciężkie i obrywają te krzewy. To samo może być z tą odmianą. Ta odmiana jest, ona ma bardzo duże pomidory. Nie wiem, czy wy widzicie to tutaj dobrze, ale chyba widzicie. Na przykład tutaj, o, rosną sobie takie fajne bombki. Rosną bardzo duże. Mogę mieć problemy z dojrzewaniem pomidorów, ponieważ podłoże było bardzo świeżo usypane, jest azotowe, przeazotowane wręcz. Może być też trochę zasolone, może być problem z pobieraniem fosforu, potasu, jest niedobór wapnia na pewno, bo miałem suchą zgniliznę wierzchokową pomidorów, troszkę ją tam zatrzymałem, ale może się ona pojawić. Może brakować tych substancji, które potrzebują pomidory do dojrzewania, a mogą być po prostu one w pewien sposób zablokowane. To podłoże nie jest zbyt przerobione. I właśnie dlatego, żeby te pomidory, które tutaj zaczynają rosnąć, te kwiaty, które tu są jeszcze niezapylone, ale może będą, zanim ten pomidor się rozwinie, możemy już mieć koniec sezonu. Zobaczcie, zbliża się druga połowa sierpnia. Pomidory, w zależności oczywiście od odmiany, od tego, w jaki sposób je prowadzimy, ale tak średnio, no już bardzo generalizując, powiedzmy, że to jest tak 45-60 dni, tak półtora miesiąca, dwa miesiące, od momentu, kiedy taki mały pomidorek zawiązany, już tu nawet chwilę wcześniej był, powiedzmy, był zawiązany, czy tu może jest jakiś, nie wiem nawet jeszcze, taki pomidorek, zanim urośnie do rozmiarów solidnych i zanim dojrzeje, może to być 2 miesiące, a może nawet być więcej. W przypadku moim, że ja tak naprawdę do tej pory zebrałem dopiero chyba ze 2 kg pomidorów dojrzałych, reszta dopiero zaczyna dojrzewać, to jest to u mnie opóźnione z różnych względów. I teraz taki pomidorek za 2 miesiące to się przywita już z październikiem, bo to może być już połowa października, jak on zacznie dopiero być dojrzały. Na przykład na początku października zacznie dojrzewać. To już jest często czas, kiedy występują choroby grzybowe, odgrzybowe, grzybopodobne, wszystkie tam grzybasowe. Może chapnąć to zaraza ziemniaczana, mogą inne choroby. I po prostu nie doczekamy się do tego, żeby on dorósł duży, żeby dojrzał i żeby był zdrowy. Dlatego nie ryzykuję i te z odmiany tej Red Pearl i jeszcze kilka innych prawdopodobnie też odmian. Zobaczę, tam jest mniejszy krzew malinowego ożarowskiego, jest tak gdzieś dotąd, ale jest tak po prostu obsypany owocami, że ostatnio jak przechodziłem, patrzę, a tam się urwało grono takie, no nie wiem ile tam było, z 10 pomidorów na jednym takim gronie, po prostu się urwało od krzewu, od ciężaru, oczywiście pewnie też od tego, że źle oberwałem wilka jakiegoś i tam zrobiła się ranka i później to poszło dalej, ale to już są szczegóły, po prostu moje problemy, że tak powiem. Nie będę się wysmętniał. I jeżeli ja tego nie zrobię teraz, to pomidor będzie chciał dalej rosnąć. Będzie wypuszczał kolejne grona kwiatowe, które jak zostaną zapylone, staną się gronami owocowymi, gronami pomidorów. Jeżeli taki pomidor na tym krzewie, jeszcze nawet na dole tutaj, leżące wręcz na ściółce pomidory, jeszcze mi nie zaczęły tu dojrzewać, tak dopiero zaczynają powoli, ten widzę, zaczyna powoli, powoli tutaj z takiego żywo-zielonego robić taki lekko żółtawy. Pewnie niedługo zaczną te pomidory tutaj dojrzewać. To myślę, że jeszcze minie trochę czasu. Więc zanim dojrzeją i zanim je zbiorę, przekierowując siły na te pomidory, to te będą sobie tak rosły, bo rosły. Tak jak mówię, w tym poprzednim filmiku jest wiele różnych sposobów na to, żeby przyspieszyć dojrzewanie kolejnych pomidorów, jak na przykład zbieranie tych dojrzałych, żeby siły przekierowała roślina na te, ale jednak dzisiaj chciałem się skupić na tym konkretnym zabiegu, który przeprowadzam w tej chwili i zachęcić was, żebyście zajrzeli do szklarni i zerknęli na to, jak te wasze pomidory wyglądają. Jeżeli tu mamy takie bycze pomidory, a tu dopiero kwiatki, może się okazać, że na te się nie doczekamy, żeby były dojrzałe. Ja co roku zbieram dużo zielonych pomidorów, takich, no może nie takich, ale powiedzmy takiej wielkości, a mogłyby być takie i dojrzałe. Zbieram takie, one dojrzewają u nas zwykle na parapecie, na słoneczku są położone. Są też zwolennicy wkładania na przykład w gazetę i do szuflady właśnie w ciemne miejsce. U mnie bardzo ładnie na słońcu dojrzewają, ale
nie wszystkie też, bo czasami jakieś choroby wystąpią. Nie jest to ten smak już taki, jak tutaj wysycone sokami, tu dojrzały na krzewie. Chciałbym, żeby w tym roku, zanim pojawią się tak w dużej ilości te wszystkie choróbska, i żeby one po prostu mogły dojrzeć sobie tu na krzewie. Czyli obcinamy stożek wzrostu, powiedzmy, nad ostatnim gronem kwiatowym, które nas interesuje. Załóżmy, że u mnie to jeszcze damy szansę tutaj, nie widzicie, przepraszam. Tutaj damy szansę, jeszcze to widać, widać. Tu jest takie grono kwiatowe, no to damy jeszcze szansę temu rosnąć, ale już to tutaj obetniemy, bo tam są 1, 2, 3 liście będą, to obetniemy i tutaj wilka wyrwiemy. Jeżeli się uda jeszcze na tym gronie kwiatowym pomidorki rozwinąć, to proszę bardzo, ale spójrzcie, że tu jest jeszcze grono kwiatowe, które nie zostało do końca zapylone, bo jest jeszcze kwiatek zamiast być zawiązek owoca. No i tyle. Trzeba zadbać o ograniczenie tego, bo ta roślina chciałaby rosnąć długo. Pomidor generalnie chciałby sobie mieć ładnych parę miesięcy, wtedy by wydał tych owoców mnóstwo, ale myślę, że nie zdążymy z tym wszystkim. Jeżeli pogoda się zepsuje, to wiecie co, powiem tak. Wolę w tym roku ogłowić wcześniej i zaobserwować, jak mi fajnie porosną pomidory, duże, dojrzałe, i zobaczę, że zebrałem wszystkie, a tu jeszcze pogoda by pozwoliła coś pouprawiać. Można na przyszły rok postarać się wydłużyć ten termin. Natomiast jeżeli się schrani i teraz się tego nie zrobi, nie ogłowi się, nie zniechęci się rośliny do tego, żeby dalej rosła, tylko skupiła się na dojrzewaniu pomidorów, na wzroście ich dojrzewaniu, no to możemy się zniechęcić, jak się okaże, że porosło nam pełno tych pomidorów, ale wszystkie są malutkie, takie jak ten, wszystkie są niedojrzałe, twarde, długo będą w domu dojrzewać, część nam nie dojrzeje, część się tam zepsuje, bo coś źle zrobimy, albo po prostu zostały zarażone. No, wolę w tym roku to ograniczyć. Nie wiem, tak jakoś dzisiaj nieskładnie chyba mówię. Kurczę, motam się w zeznaniach. Słuchajcie, jeszcze słówko dla eksperymentu. Postanowiłem ogłowić cały ten rządek. Pozostałe, nie wiem, za tydzień na przykład tu ogłowię, za 2 tygodnie tu. Już nie będę się skupiał na każdym kolejnym krzewie, jego specyfice, ponieważ to jest kanał publiczny, ja lubię robić różne eksperymenty. Wam doradzam jednak, żebyście na przykład tylko miałem te ogłowić, tak? Żebyście tylko te ogłowili, to jakaś koktajlówka rosła, to może nie ma sensu, no ale jednak postanowiłem zrobić eksperyment. Nie będzie to jakiś bardzo miarodajny eksperyment, ponieważ tu potrafią rosnąć inne odmiany i tu inne odmiany, tylko część częściowo mi tutaj ten malinowy ożarowski rośnie i tu, i tam na końcu, więc to nie będzie taki, wiecie, no, typowy eksperyment porównawczy, że mam 10 sztuk po jednej stronie i 10 sztuk po drugiej, takiej samej odmiany w takich samych warunkach, bo to też nasłonecznienie troszeczkę może być inne tutaj. No, dla ciekawości mogę powiedzieć tylko, że tu wcale nie jest najwięcej słońca, bo słońce po południu mamy tu, z tej strony, więc te powinny mieć więcej, ale te, widzicie, rosną duże. No nic, chciałem tylko tak powiedzieć, że będzie to eksperyment, może wam pokażę za jakiś czas, może się okaże, że tu nagle zaczynają bardzo mocno rosnąć i dojrzewać, a tutaj jeszcze nie, i będzie wtedy można coś pokazać ciekawego, to postaram się jeszcze zrelacjonować i was też zachęcam do dzielenia się informacjami w komentarzach, jak to robicie i jakie macie doświadczenie, ale również zachęcam was do tego, abyście zrobili też sobie eksperyment. Jeżeli wiecie, że macie dwa krzewy, a dwa krzewy to może nie jest zbyt miarodajne, ale jeżeli macie na przykład 5 czy 10 krzewów takiej samej odmiany, postarajcie się na przykład w dwóch ogłowić na nawet już teraz, w dwóch kolejnych, za tydzień, kolejne dwa, za 2 tygodnie, poobserwujecie sobie, myślę, że będą ciekawe wnioski do wymiany, jak będziemy to dalej obserwować. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach i komentarzach. Pa, pa!